Cześć wszystkim, z tej strony Albert z zespołu Amore. Jest dosyć późna godzina, ponieważ już jest po dziewiątej. Tak, już jest po dziewiątej. Ja dopiero wstałem, ale tylko ja jestem takim leniem, ponieważ chłopaki już do mnie jadą. Dzisiaj będziemy nagrywać teledysk do naszej autorskiej piosenki. Także wyczekujemy ich. Będę tu z wami czekał przy oknie. Mam nadzieję, że jak przyjadą, to wam to nagram i zobaczycie efekty końcowe. Cześć kochani, z tej strony zespół Amore. Dokładnie tak, jedziemy dzisiaj nagrywać teledysk. Jedziemy po resztę chłopaków, zbieramy ekipę i jedziemy twardo działać. Dokładnie, trzeba działać, bo jak nie działamy, to jest, się nie dzieje. A trzeba robić żółw na stronie, wiecie jak jest. No i ogólnie to reszty się dowiecie później. Wiemy, pogoda nie sprzyja, ale będzie co z tego. Proszę Państwa, ja już się wykaraskałem. No cóż, troszkę już zacząłem działać, jak chłopaków nie ma, bo ciągnik wyciągnięty, przyczepka jest, ale widzę, że dzieje się już coraz więcej. Haha, poczekajcie, podbiegnę, żeby wam pokazać. Patrzcie, co tutaj się dzieje. Ha, są już chłopaki. Podejdziemy do nich. Siemaneczko! Siema byczki, jak jest? Bardzo dobrze. Dobra, czekamy na resztę i będziemy wam wszystko pokazywać po kolei. No cóż, mam dla was kolejną informację, słuchajcie. Patrzcie, co tutaj się dzieje. Ho, ho, jest nasz busik zespołowy. Cześć chłopaki! Siema! Jak droga? Szybko. Gotowi jesteście? Gotowi jesteście na nagranie z super teledysku? Oczywiście. No to jedziemy. Rozpakowujemy się i za chwilę będziecie nas widzieć, jak wszystko układamy, jak wszystko dopinamy na ostatni guzik. I cóż, życzcie nam powodzenia. I cóż, właśnie nagrywamy scenki, mamy przyczepkę. Zmiana troszkę planów, bo jesteśmy oktawką, nie ciągnikiem. Jest młody, jak leci? Zajebiście leci. Chłopaki, jak będzie? Będzie klasa. Ogólnie mamy problem, bo uwaga, zostaliśmy w sterym polu, tak dosłownie, stere pole. Z perkusją na przyczepce, w trójkę, chłopaków nie ma. Przyczepka stoi, no. Oparta na tym, a drugi problem jest taki, że jest dość lekko mocna mrzawka. Tak, no jest trochę się wąsko, zapowiada tak na deszcz. Wąsko, jakby tu coś jechało większego, to może być problem. To może być problem, aczkolwiek wszystko możliwe. Jedna auto już przejechało, więc myślę... Damy radę, nie? Życie, powodzenia, a my nagrywamy. No więc tak, nagraliśmy jedną scenkę, teraz jedziemy nagrywać następną. Mam tu Piotrusia, Frizola, tu są chłopaki z przodu. Jak jest panowie? Elegancko. Jest petarda? Jest bomba! Petarda jest! No więc tak, teraz jedziemy do restauracji Muzykanta. Będziemy nagrywać tam następne sceny, będzie już tam nagrane Bukiet Róż, którą piosenkę naszą usłyszycie już niebawem. Będzie końcem czerwca, także wyczekujcie, a my widzimy się już za niedługo. Zrobiliśmy sobie delikatną przerwę, chłopaki sobie zjedzą. No i co? Zaraz ruszamy dalej. Dokładnie. Dokładnie tak. Jesteśmy aktualnie w Tęgoborze, to jest Tęgoborze, tak? Tak, to jest. Jesteśmy w Tęgoborze, zostało nam jeszcze niedużo trasy. No i co? Jedziemy! I dojechaliśmy. Busik stoi, chłopaki już się szykują. Mamy tutaj wszystkich, jest Bartuś, jest reszta. Rozkładamy się i działamy. I słuchajcie, wszystko jest gotowe, szefu jest, młody jest, perkusja jest, klawisz jest, wszystko jest. Chłopaki już czekają, zaraz jeszcze się przebierzemy.
I cóż, picuś glancuś. Jedynie nam zostały jeszcze lampy. Tu takie cuda. I chyba to wygląda super. Wpiszcie nam w komentarzach, czy może być, czy tak średnio. Może być. No i cóż, jesteśmy zmęczeni, ale niesamowicie szczęśliwi. Będziemy się chcieli już z wami pożegnać. Już o późnej porze, jak widzicie, jest wszędzie ciemno, my jesteśmy najciemniej pod latarnią. I właśnie skończyliśmy. Odwozimy Piotrusia, bo mamy najbliżej. Za niedługo już będziecie widzieć efekty naszej pracy. Myślę, że wam się spodobało, naprawdę włożyliśmy w to... Wyczekujcie, bo będzie hicior fajny. Będzie hicior, włożyliśmy w to kawał serca. No i cóż wam powiem, no... Sklep odzieżowy, no. I bank spółdzielczy. Trzymajcie się, z fartem, cześć! Tu zespół Amore, uuuu!